Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pomyślałem, że nagram taki krótki materiał dotyczący moich wrażeń ze zwiastuna Miss Marvel. Wiem, że część z was być może czeka na kontynuację, nazwijmy to, wymiany zdań z kanałem Kocham Kino. I to nastąpi, bo pojawiła się odpowiedź na mój poprzedni film i... No powiedzmy, że jest dużo do odpakowania, więc dam sobie chwilkę czasu na to, żeby to zrobić na spokojnie. Natomiast słuchajcie, połówmy sobie o Miss Marvel, bo ten zwiastun myślę, że no jest naprawdę interesujący z różnych względów. A sama Miss Marvel jest akurat tym serialem, na który, no nie żebym jakoś bardzo czekał, ale jestem bardzo ciekaw. Między innymi dlatego, że mamy stosunkowo niewiele produkcji o superbohaterach lub superbohaterkach w wieku dziecięcym lub nastoletnim. A moim zdaniem to pasuje do siebie zazwyczaj naprawdę idealnie. Zwykle superbohater lub superbohaterka w młodym wieku, która otrzymuje supermoce, to jakaś taka metafora tych zmian, które zachodzą w ciele i głowie młodej osoby, która wchodzi w okres dojrzewania. To zwykle się bardzo ładnie ze sobą komponuje i bycie superbohaterem, potrzeba zmiany w jakiś sposób swojego życia, łączenia, czy raczej panowania nad masą wątków w swoim życiu, powiedzmy, nad masą spraw, łączenia życia prywatnego i superbohaterskiego. To jest coś, co bardzo łatwo, myślę, można odnieść, czy to do swojej codzienności, jeśli widz lub widzka są również w młodym wieku, lub też, no nie wiem, swoich wspomnień z okresu dojrzewania. Ja osobiście jestem dużym fanem tego typu historii, czy to w komiksach, czy to właśnie już w formie ekranizacji, ale kiedy mowa o ekranizacjach, to niestety nie ma ich znowu aż tak dużo. No z ostatnich lat Spider-Man Homecoming było tym takim, myślę, powiewem świeżości, gdzie faktycznie spróbowano zaprezentować nam naprawdę młodego bohatera z problemami młodych bohaterów. Po drugiej stronie wiadomo, Shazam, tam jednak ten wątek nie był jakoś szczególnie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu tam bardziej były te wątki rodzinne, aniżeli kwestie związane, powiedzmy, z byciem młodocianym superbohaterem. Szczególnie, że w myślę, Shazam nie wygląda jak dziecko na pierwszy rzut oka. Poza tym oczywiście jeden z najlepszych filmów superbohaterskich w ogóle, czyli Spider-Man Into the Spider-Verse, gdzie moim zdaniem wątek Milesa Moralesa i tego, w jaki sposób jego zdobywanie pewności siebie łączyło się też z tą próbą odnalezienia dla siebie miejsca pośród tych wszystkich Spider-Manów i Spider-Women jako jeszcze kolejny Spider-Man, wyjątkowy na swój sposób, bardzo ładnie łączyło się z tym, w jakim miejscu zwykle jest nastolatek, który szuka sobie miejsca na świecie i dopiero dochodzi do tego, kim właściwie jest, jaką jest osobą i co jest dla niego ważne i tak dalej. Także to działało również moim zdaniem naprawdę fantastycznie. I szkoda, że no, nie ma tego typu historii znowu więcej. Miss Marvel daje nadzieję, że to będzie tego typu historia, gdzie dostajemy młodą bohaterkę, która na dodatek, i to jest moim zdaniem bardzo też fajny element, jest fanką superbohaterów. I znowu, no fani MCU myślę będą mogli odnieść to bardzo bezpośrednio do siebie, bo tak jak Kamala jest fanką Avengers, no tak samo wielu widzów tego serialu najpewniej będzie też uznawała siebie za fanów MCU. I jednocześnie, no widać, że jest to też dziewczyna, która nie czuje się do końca dobrze w swoim otoczeniu, która czuje, że nie pasuje. Fakt, że w którymś momencie otrzymuje supermoce, to pewnie będzie coś, co na początku, pozornie, pozwoli jej być sobą wreszcie i postawić siebie, powiedzmy, w jednym szeregu z tymi superbohaterami, których podziwia. Ale potem pewnie okaże się, że to jest również źródło kłopotów, wiecie, z wielką mocą, wielką odpowiedzialność i tak dalej, znamy ten motyw, prawda? Do tego oczywiście dojdą te wszystkie elementy teen dramy, jakieś romanse, problemy z rodzicami. Poza tym oczywiście Kamala wychowuje się w muzułmańskiej rodzinie i ten, powiedzmy, poziom religijności w jej rodzinie jest różny, więc myślę, że to się w jakiś sposób przełoży na różne relacje, jakie Kamala będzie miała z członkami swojej rodziny, czy członkami swojej tej wspólnoty religijnej, powiedzmy. No myślę, że może z tego wyjść coś naprawdę interesującego. Bardzo fajnych reżyserów udało się tutaj też zaangażować, więc mam nadzieję, że uda się sprawić, że ten serial też będzie wyglądał ciekawie. Zwiastun, moim zdaniem, wygląda fenomenalnie. Przyznaję, być może jest to kwestia muzyki, która została tutaj użyta. Prawdopodobnie każdy trailer by wyglądał dobrze z tym tłem, ale tutaj został po prostu dobrze użyty, pasuje moim zdaniem też klimatem. Brzmi tak kosmicznie i tak troszkę 80s-owo i bardzo pasuje to, myślę, tutaj do tego klimatu, który zaprezentowano w tym zwiastunie. Te wszystkie komiksowe, te takie, wiecie, animowane elementy, ozdobniki i tak dalej, które znowu dodają troszkę tutaj tego klimatu filmu o młodej bohaterce, no wypadają naprawdę fajnie.
tak całkiem energicznie i świeżo. Życzyłbym sobie też, żeby sam serial miał tego troszkę. Być może pobawić się właśnie tego typu onomatopejami, animowanymi elementami w ramach tej fabuły. No bo wiecie, jeśli będziemy obserwować historię z perspektywy Kamali, to czemu by nie pobawić się właśnie w to, żeby zakrzywić trochę to, co my widzimy jako widzowie, właśnie przez pryzmat tego, jak rzeczy widzi Kamala, która no, pisze fanfiki i pewnie rysuje tych superbohaterów i tak dalej, więc te wszystkie elementy można by jakoś tutaj ująć także w formie tego serialu, nie tylko w treści. Także muszę powiedzieć, że ostatnio zapowiedziane seriale Marvela, Moon Knight i Miss Marvel póki co, bo w związku z tymi serialami dostaliśmy jakieś materiały promocyjne, znowu wywołały u mnie jakiś entuzjazm, który, nie ukrywam, troszkę osłabł po naprawdę kiepskim What If i naprawdę kiepskim, niestety, Hawkeye'u. No, dwie naprawdę nędzne produkcje serialowe na Disney+, to już zaczęła się robić seria, niestety, więc mam nadzieję, że najpierw Moon Knight, a potem Miss Marvel troszkę tutaj to podreperują, bo zarówno Moon Knight, jak i Miss Marvel wypadają fenomenalnie w tych swoich zwiastunach. I tak jak w przypadku Moon Knighta, gdzie miałem pewne obiekcje odnośnie na przykład stroju bohatera, to w ogóle były jakieś pierdoły dotyczące tego, że nie wiem, faktura jego kostiumu mi nie odpowiadała, czy coś takiego. Tak i w przypadku Miss Marvel mam pewne uwagi, które, powiedzmy, że tak, nie wpłyną na pewno na moje pozytywne podejście do tego serialu. Zamierzam i tak usiąść, oglądać te odcinki, się dobrze bawić, licząc właśnie na to, że się będę dobrze bawił, ale nie mogę sobie tutaj odmówić ponarzekania na pewien element, który no jest troszkę jednak zgrzytem, dla mnie przynajmniej. Dużo poważniejszym niż faktura kostiumu, bardziej, że kostium akurat Kamali mi się tutaj podoba, w ogóle cała otoczka wizualna mi się tutaj podoba, no poza jednym elementem, supermocami. I tak, będę mówił tutaj o tej zmianie w temacie supermocy, jaki dokonali twórcy. W komiksach Kamala jest jedną z Inhumans. Nawet nie wiedziała o tym, że jest, dopóki chmura Terrigenu nie uaktywniła jej mocy. Jej moce polegają na tym, że potrafi powiększać, pomniejszać, generalnie zwiększać lub zmniejszać, modyfikować tutaj kształt swojego ciała. To nie brzmi dziwnie. Generalnie potrafi po prostu manipulować swoim ciałem w taki sposób, jak robi to Reed Richards na przykład. Tylko, że Reed Richards się rozciąga, a Kamala może się powiększać, pomniejszać, może mieć większą pięść, jak chce kogoś zdzielić, albo wydłużyć nogi, jak chce gdzieś się dostać w niedostępny teren i tak dalej. I jest to taka supermoc, która wygląda trochę śmiesznie, trochę dziwnie, trochę strasznie, trochę niezręcznie momentami. Te parę pierwszych zeszytów Miss Marvel, zrebootowanej Miss Marvel, tej już z Kamalą, bawiło się troszkę tym konceptem. Te moce nie zawsze słuchały Kamali tak jak powinny. Czasami efekt ich działania nie był taki, jak powinien być, ale generalnie no było to coś, co wydawało się całkiem oryginalne. I znowu, jasne, jest Reed Richards, ale po pierwsze, Reed Richards w komiksach od bardzo dawna jest raczej super naukowcem niż super bohaterem. Jest jako lider Fantastycznej Czwórki gościem, który ma po prostu genialny umysł, a przy okazji się też rozciąga. Znaczy, no wiadomo, jak Fantastyczna Czwórka się napierdala z jakimiś przeciwnikami, no to Reed Richards również uskutecznia tutaj te swoje supermoce, owija się wokół przeciwników i tak dalej. Ale generalnie, jak myśli się o Reed Richards, nie myśli się raczej o rozciąganiu się, ale o tym super naukowcu, bardzo często pozbawionym tych hamulców, których normalnie ludzie nie są pozbawieni i w związku z tym bardzo często te jego eksperymenty czy jakieś badania idą krok za daleko. To jest coś, z czym Reed Richards się kojarzy, więc superbohaterka, która potrafi w jakiś sposób zwiększać, zmniejszać masę czy wielkość swojego ciała, czy części swojego ciała, to wcale nie jest coś, co od razu kojarzy się z liderem Fantastycznej Czwórki w tym względzie. Przede wszystkim jednak fakt, jak czasami dziwnie lub niezręcznie wypadały te supermoce Kamali, a także to, jak bardzo często mało estetycznie, powiedzmy, to wyglądało, no bo wiecie, osoba z, nie wiem, z jedną powiększoną dłonią wygląda dosyć dziwnie, bardzo fajnie łączyło się też znowu z tym, z tą analogią, gdzie te supermoce i to zmieniające się ciało, wiadomo, było jak w jakiś sposób odniesieniem do, no właśnie, bycia w wieku dorastania i tego, że również zmienia ci się ciało, nie jesteś w stanie nad tym do końca zapanować i czujesz się z tym dziwnie i to czasami jest niezręczne i tak dalej, ale co zrobić, musisz się do tego przyzwyczaić, musisz się nad tym zapanować, bo to wszystko ma jakieś cele i generalnie nie ma co się tego bać. I to moim zdaniem naprawdę świetnie tutaj grało ze sobą, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, jak bardzo na pierwszy plan wysuwane są ciała kobiet w popkulturze. I to też był pewnego rodzaju wątek, przynajmniej w tym pierwszym czy tam drugim zeszycie, gdzie pierwsze co Kamala zrobiła, to zamieniła się w zasadzie w kopię Carol Danvers, ale też zorientowała się dosyć szybko, że no to nie jest droga być kimś innym, że powinna być po prostu najlepszą wersją siebie. Poza tym ceniłem sobie też to, że szczególnie kiedy te pierwsze zeszyty serii rysowała Adriana Alfona,
że Kamala nie wyglądała jak typowa superbohaterka, jak stereotypowa, powiedzmy, superbohaterka. Miała sylwetkę nastolatki, miała charakterystyczne rysy twarzy, które nie były po prostu kopiuj wklej, wiecie, setek innych superbohaterek. Miała kostium, który zrobiła w zasadzie sama, zaprojektowała sama. No kurczę, to był naprawdę swego czasu powiew świeżości tutaj w temacie superbohaterów, bo masa tych elementów była tak mało superbohaterska, a jednocześnie esencja tego, czym historia superbohaterca powinna być, była tutaj zachowana. I to się bardzo zawsze łączyło z tymi jej supermocami, które nie wydawały się cool na pierwszy rzut oka, wiecie, nie potrafiła strzelać laserem z oczu, a czy jakimiś kosmicznymi promieniami z rąk, czy czymś takim. No, potrafiła w jakiś sposób modyfikować tutaj wielkość swojego ciała i musiała kombinować, w jaki sposób to wykorzystać, żeby to w jakiś sposób pomogło jej, nie wiem, w ratowaniu świata czy coś, czy chociażby New Jersey, bo zasięg Kamali też był dosyć lokalny, powiedzmy, i też lubię tego typu lokalny element, powiedzmy. No i problem polega na tym, że tego, co widzimy po zwiastunie, w tym nowym serialu tego elementu supermocy Kamali, jaki widzieliśmy w komiksie, nie będzie. Zostanie to zastąpione korzystaniem przez nią z Negabands, kosmicznych tutaj bransolet, które w komiksach nosił m.in. Kapitan Marvel, ten wiecie, z rasy Kree, Marvel, które, jak widzimy zresztą w zwiastunie, dadzą jej możliwość tworzenia konstruktów. Pomyślcie o czymś w stylu Green Lanterna, tylko że zamiast pierścienia mamy rękawice. Przyznam szczerze, że nie wygląda to źle. Wygląda coś generycznie, może w ten sposób. I to jest pewien problem, że niczym się te supermocy jakoś specjalnie nie wyróżniają, ale też nie wyglądają specjalnie źle. Wiele osób argumentuje też tę decyzję Disneya, popierając ją niejako, mówiąc, że to wygląda lepiej po prostu tutaj w formie tej serialowej, szczególnie, że serial nie będzie miał jakoś super dużego budżetu. Lepiej wykorzystać tego typu efekt, niż bawić się w powiększanie i pomniejszanie kończyn, bo to bardzo często wygląda dziwnie, albo wręcz odstraszająco. Szczególnie właśnie przy jakimś takim serialowym budżecie. Kiedy słyszę tego typu argumentacje, myślę sobie, przecież kurczę, o to właśnie chodzi. One mają wyglądać dziwnie, one mają na pierwszy rzut oka wyglądać niezręcznie. One mają na pierwszy rzut oka troszkę odstraszać. To nie ma być fajne i cool i piękne od razu na pierwszy rzut oka, to ma być przydatne dla niej. I wydaje mi się, że porzucenie tego elementu i zastąpienie tej, myślę, bardzo ładnej analogii do zmieniającego się ciała dojrzewającej młodej dziewczyny i zastąpienie tego po prostu magicznymi bransoletami troszkę ujmuje jednak tej postaci. Żaden superbohater nie powinien być definiowany tylko przez swoje supermoce, ale jednocześnie, kiedy te supermoce są mocno powiązane z charakterem tej postaci, z jej pochodzeniem, czy z tym, co jest dla niej ważne, co tak naprawdę liczy się w tej postaci, no to moim zdaniem lepiej tego nie ruszać, a ewentualnie zastąpić to również czymś równie ciekawym. W tym wypadku, nie wiem, być może z tymi bransoletami będzie wiązała się w ramach serialu jakaś ciekawa historia, ale myślę, że to nie będzie chyba nigdy tak ściśle powiązane jak te moce, nad którymi próbowała zapanować Kamala w komiksach. No jest ta druga płaszczyzna, tak jak mówiłem, to nie wygląda źle, ale też wygląda bardzo nieciekawie. Kamala wypada po prostu tutaj jak Captain Marvel Junior. Po prostu. I to ma w sumie więcej sensu, jak teraz o tym myślę, bo w sumie moce Captain Marvel też nigdy nie były pokazane w jakiś spektakularny sposób. To znaczy, teoretycznie były, ale to nigdy nie wyglądało jakoś bardzo dobrze. Wyglądało jak dosyć średni efekt cyfrowy. No ale okej, ktoś mógłby znowu tutaj użyć tego argumentu, że no przy tym serialowym budżecie lepiej użyć takiego efektu cyfrowego, niż bawić się tutaj z tymi powiększaniem, pomniejszaniem kończyn na przykład. To myślę sobie, kurczę, mówimy o Disneyu. Mówimy o koncernie rozrywkowym, który no nie jest biedny. Jeśli robi produkcję serialową i jednocześnie nie jest w stanie oddać dobrze danego bohatera, bo nie jest w stanie poświęcić wystarczająco dużo budżetu na to, żeby zrobić to dobrze, to może nie robi takiego serialu, albo nie wiem, zrobi animację na przykład. Jasne, szkoda tutaj, że nie mielibyśmy Iman Vellani na ekranie, która jako Kamala wypada naprawdę fenomenalnie i myślę, że ta dziewczyna ma przed sobą naprawdę fajną karierę, bo totalnie kupuję jej postać tutaj. To jest Kamala. Ale jednocześnie naprawdę mam opory przed usprawiedliwianiem koncernu rozrywkowego, że o kurczę, no coś faktycznie jest trudne do zrobienia, więc nie oczekujmy, że to zrobią. Nie oczekujmy, że, nie wiem, wydadzą pieniądze, żeby zrobić coś porządnie. Czy aż tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tanizny i byle jakości z ich strony? Argumentowałbym, że te seriale, które produkowali do tej pory, nie były najgorsze. Wręcz większość z nich była naprawdę okej. Więc i teraz mam nadzieję, że nie będą twórcy szli na łatwiznę mimo wszystko. Inny argument, który widziałem w sieci, to ten dotyczący Reeda Richardsa, że Marvel ma w planach stworzenie filmu Fantastycznej Czwórce, więc nie chcą wcześniej zaprezentować superbohaterki, która ma podobne moce, która też w jakiś sposób rozciąga, nie wiem, swoje kończyny i tak dalej. Ale szczerze mówiąc, jeśli jedna bohaterka ma ucierpieć na tym,
że potem pojawi się teoretycznie ważniejszy bohater, no to po co się w ogóle fatygować, jeśli już na samym starcie określamy, który bohater czy bohaterka jest ważniejszy od innego czy innej? No moim zdaniem to jest kompletnie bez sensu. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia tego, że ktoś stwierdził, że te moce nie wyglądają dostatecznie cool, nie wpisują się troszkę w tę estetykę, którą już tutaj zaprezentowaliśmy przy poprzednich filmach, więc nie róbmy czegoś innego, oryginalnego, czegoś, co być może nie przypadnie do gustu części publiki, a z kolei trafi tylko do części. To jest, myślę, dalszy etap tego takiego uśredniania tych wszystkich produkcji. Te moce wyglądają ok na ekranie i to tyle. I wszyscy wzruszą ramionami i stwierdzą, no spoko, spoko, może być. Bo widać ten trend od bardzo dawna, MCU naprawdę unika absolutnie wszystkiego, co wizualnie wybijałoby się ponad tę swoją przeciętną, którą wypracowali. I ten zwiastun i tak wygląda lepiej niż większość produkcji MCU, bo i praca kamery tutaj, i paleta barw, samo to jak wyglądają kadry, no prezentuje się lepiej niż większość filmów MCU, ale mimo wszystko kwestia tych supermocy wydaje mi się, że wpisuje się bardzo w to, jak to uniwersum unika tego, co inne i dziwne i takie oryginalne mimo wszystko. Wolą się wpisywać w to, co ludzie już znają, co już wiedzą, w tę estetykę, która już została jakoś tam ugruntowana. Chyba tylko niektórzy pojedynczy twórcy z już wyrobionym nazwiskiem będą w stanie w jakiś sposób wybić się ponad to. I szkoda mimo wszystko, bo wydaje mi się, że Kamala z tymi oryginalnymi supermocami mogłaby wyglądać dziwnie, i to mogłoby momentami odrzucić niektórych ludzi, ale ja chcę więcej tych dziwacznych rzeczy, tych oryginalnych i nietypowych, których no jest coraz mniej i mniej moim zdaniem, niestety. Więc słuchajcie, dajcie znać, jak wam się podobał ten zwiastun, jakie są wasze wrażenia, jak wy się nastawiacie na tę produkcję. Myślę, że nie będę robił, nie wiem, materiałów o każdym odcinku czy coś takiego, ani po pierwszym, ani po finale, ale pewnie będę się dzielił jakoś tak na szybko wrażeniami na Facebooku, więc zapraszam do śledzenia mnie tam, ale też wszędzie indziej, gdzie się tylko da, bo jestem wszędzie w sieci, wychodzę z każdej lodówki. A w przygotowaniu mam dwa materiały, które myślę, że usatysfakcjonują tutaj fanów filmów Marvela, klasycznych filmów Marvela, może w ten sposób. Także to by było tyle ode mnie, dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!